Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na uroczystości obchodów 800-lecia istnienia Gołostowic. Szanowni Państwo, nadszedł czas, żeby na tej scenie pojawiło się dwóch gospodarzy. Gospodarz bardzo ważny, ponieważ gospodarz naszej gminy, pan wójt Wojciech Bochnak, zapraszam serdecznie. I gospodarz naszej wsi, pan Mieczysław Kobel-Sołtys, zapraszam serdecznie. Bardzo proszę panów o uroczyste otwarcie naszej imprezy. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Państwa, wszystkich mieszkańców Gołostowic. Chciałbym bardzo serdecznie przywitać, bo to jest wasze święto. My jesteśmy po to, żebyśmy wam dotrzymali kroku. Chciałbym, żeby wszyscy mieszkańcy Gołostowic się cieszyli z tych 800 lat. Miejscowość Gołostowice jest tą miejscowością w gminie, która jest jedną z najstarszych w naszej gminie. Myślę, że pan Piotr Rozenek, który po mnie będzie tutaj wygłaszał swoją prelekcję, więcej powie ciekawych rzeczy. Dlatego też bawmy się dzisiaj, zapomnijmy o wszystkich troskach dnia codziennego. Dzisiejszą uroczystość uważam za otwartą. Dzięki, pan Sołtys. Dzień dobry Państwu. Ja ze swojej strony chciałem również podziękować wszystkim sponsorom, przede wszystkim panu wójtowi za to, że również pomógł nam dużo, przyjeżdżając na imprezy, pomagając nam w różny sposób. Ja chcę podziękować również paniom, które piekły ciasto, młodzieży, która kosiła boisko, no wszystkim, którzy przyczynili się do święta uczczenia 800 lat istnienia Gołostowic. I jako motto chciałem powiedzieć, tak jak wszystkim mówiłem przy zaproszeniach, niech się ludzie śmieją, bo Gołostowice już ponad 800 lat istnieją. Szanowni Państwo, już za chwileczkę, tak jak powiedziałam, na tej scenie zagości wiele, wiele atrakcji. Dla każdego na pewno znajdzie się coś miłego, coś fantastycznego. A zanim to nastąpi, zanim przejdziemy do tego czasu rozrywki, szanowni Państwo, troszeczkę historii. Myślę, że każdy jest ciekawy swojego pochodzenia, swojego miejsca, swojego gniazda, w którym się wychował, z którego pochodzi i w którym obecnie mieszka. Zatem serdecznie zapraszamy na scenę pana historyka Piotra Rozenka i prosimy o prelekcję na temat historii Gołostowic. Państwo obchodzicie 800-lecie powstania Gołostowic. Powiem tak, to nieprawda, Gołostowice są o wiele starsze, a 800 lat to upływa, a nawet troszeczkę więcej, bo 803 od roku 1210, to znaczy od chwili, w której spisano dokument, w którym po raz pierwszy pojawiła się nazwa Gołostowice, wprawdzie pisana w języku łacińskim, Gołostowici, bo tak by należało to czytać, ale tłumacząc to na język polski, nijak inaczej się nie da tego powiedzieć. Po prostu Gołostowice. Początki osadnictwa na tym terenie sięgają, szanowni Państwo, głębokiego neolitu, czyli epoki kamienia gładzonego, czyli tej epoki, w której po raz pierwszy ludzie znaleźli się w ogóle na obszarze dzisiejszej Polski. Istnieje nawet taka teoria, która mówi, że prawdopodobnie pierwsze osadnictwo na terenie Polski to jest właśnie osadnictwo w rejonie Strzelina. Tak, to nie jest przypadek. Rzeczywiście rywalizujemy tutaj o to miano pierwszeństwa z południową Opolszczyzną, czyli z Bramą Morawską, bo to od południa właśnie prawdopodobnie ludzie neolitu dotarli właśnie w te rejony. Sama nazwa Gołostowice, istnieje tu wprawdzie kilka hipotez dotyczących, w jaki sposób powstała. Ja skłaniam się ku tej najstarszej, a więc wywodzącej się jeszcze z czasów słowiańskich. Najprawdopodobniej Gołostowice pochodzą od słowa miejsce gołe, nie znaczy ubogie, wręcz przeciwnie. Gołe to takie, gdzie przed tysiącem, może przed większym okresem czasu, właśnie tutaj była jakaś polana, jakieś miejsce pozbawione gęstej puszczy, gęstej roślinności, którą pokryty był ówczesny krajobraz w 90 kilku procentach. I takie miejsca właśnie nadawały się na osadnictwo i Gołostowice, prawdopodobnie nazwa pochodzi właśnie od takiegoż właśnie miejsca. Aż do roku 1945 i tu ostatnia, jak gdyby, z najważniejszych dat w dziejach wsi, a mianowicie powrót Gołostowic w granice państwa polskiego, podobnie jak powrót całego Śląska.
Historia powojenna, to cóż, związana była z prawie całkowitą wymianą ludności. Ludność niemiecka opuściła te tereny, natomiast przybyli do Gołostowic przybysze z różnych stron Polski, ale o tym to Państwo wiecie o wiele lepiej ode mnie, skąd kto przybył. Już za chwilę na scenie pojawi się chór Trioles Kuropatnika pod batutą pani Marty Hummel. Zatem zapraszamy, króciutka techniczna przerwa na instalację chóru. No i życzę Państwu wspaniałych doznań. Hallelujah.
not a cry, come here or not. It's not somebody who's in the light. It's a call and it's a broken hallelujah. 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 Hallelujah.
Jaki hardy ducha, jaki charakter, jaka moc, jaka siła. Zatem jeszcze raz wszyscy, wielkie brawa! To jest Turbek Klub.
Gangnam Style. Gangnam Style. Czy myślicie, że to jest cały świat? Oho, świat
gdzie jeszcze się ciągnie się jeszcze daleko. Po drugiej stronie ogrodu, aż do świeżego pola. A jak tam jest? Nie wiem. Jeszcze nigdy tam nie byłam. Żadna przyzwoita kaczka nie robi takich dalekich wycieczek. A co to jest przyzwoita? Przyzwoita to taka, która wie jak się zachować i zasługuje na powszechny szacunek. A wycieczek? Co to wycieczek? Nie wycieczek, tylko wycieczka. Wycieczka to coś takiego, że się idzie, idzie, idzie. A po co tyle iść? Lepiej siedzieć u siebie, jeść co dają, pić co dają, patrzeć swego, uważać, żeby nie obgadali. Czasem pójść na spacer na staw, żeby piórka zamoczyć. Tym sposobem zyskuje się szacunek całego podwórka. Podwórka? Tak, podwórka. Niedługo i wy zostaniecie tam przedstawione. A teraz nie męczcie mnie już tymi pytaniami. Mam nadzieję, że jesteście wszystkie. Nie, popatrzcie, jeszcze tu coś leży. Największe jajko! Jeszcze nie pękło! Jak długo to ma jeszcze potrwać? Teraz już mam naprawdę tego dosyć. No co słychać, moja kochana? Jak widzisz, wciąż tutaj jeszcze siedzę. Z jednym najdłużej się ciągnie. Wcale nie chcę się otworzyć. Ale zobacz, te inne są to najpiękniejsze kaczęta, jakie kiedykolwiek widziałam. Wszystkie są podobne do ojca, tego nicponia. Zupełnie do mnie nie przychodzi. Może jest zajęty i nie ma czasu. Zajęty? Nie ma czasu? Czym zajęty? Pokaż mi jajko, które nie chce pęknąć. Czym zajęty? Ty coś wiesz! Pokaż mi jajko, znam się na tym i mnie już tak nieraz oszukali. Potem miałam wiele trudów i kłopotów z malcami, gdyż bały się wody. Nie mogłam sobie dać rady. Popychałam, krzyczałam, ale to nic nie pomagało. Mówię ci, porzuć je jak najszybciej i pokaż się przechówkiem na podwórku. Wszyscy z niecierpliwością cię oczekują. Nie, jeszcze trochę na nim posiedzę. Tak długo na nim siedziałam, że jeszcze mogę parę dni wytrzymać. Jak uważasz? Pa! Zajęty, wstrętna plotkara. Się. Panie Pawlak, żeby nie widzia, to bymy najgorszego wałacha mieli z całej Unry. To ty na swoim rowerze pojechał, a na cudzym koniu wraczasz? Ale to ogierek tam dla naszej klaczki. Nie ty, ogierek? Ja wam dam! Popatrz, i wszystko tak pogryzione. A bo Marek, jaki to mamy dzisiaj dzień? Piątek. Piątek! No bo kota, dzisiaj u nas robi. Kici, kici, kici.
Oj, Kazmierz, to nie wolę, bo pan na szturku go paso. Nie będzie mi Kalgul umowy łamał i siłą zmuszał kota do kolaboracji. To nie ja! Widia! Znowu fajna! Ale o kota! Nawet futerka kota nie zostało. Schowaj zamek, bo wylata! O. To już czwarta wojna w moim życiu, z tym dwie światowe! I tak ku lepszemu idzie. Zaczął Kalgu z nami wojnę o kota, a ja jego skończę prochem. Thank you.
jeśli nie chcecie, to zapraszam jeszcze dwie osoby tutaj. Chodź dziewczynko do mnie tutaj, tak? Proszę bardzo. Tamtej strony. Dziewczyny widzę, że tutaj się wcale nie boją. Dobra, trzymamy pyton tygrysi. Pyton Aleksander. Słuchajcie, to już jest 10-letni mąż. Tak, trzymaj go tutaj tak delikatnie. Słuchajcie, dotknijcie sobie drugą ręką. Skórę. Ta skóra, proszę Państwa, jest błyszcząca i wydawałoby się, że jest mokra. Ale to jest tylko złudzenie. Ona jest suchutka i piękna, błyszcząca, ponieważ te węże mają tak wspaniałą skórę i wydawałoby się, że one są właśnie ślizgłe. Bardzo rzadko spotykane. Nawet będąc w zoo naszym, nie zauważyłem, żeby był taki wąż tam u nich na ekspozycji. Dzięki. Hey, 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 hey
Nie wiedziałem, co to znaczy ćma, gdy mijałaś mnie i tu i tam. Pomyślałem sobie, zwykły ktoś chodzi za mną jak na złość. Tajemnicy ktoś powiedział mi, ona marzy i o tobie śni. Czemu trudno dzisiaj zdobyć się na rozstanie tak jak ty? Thank you.